Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na kolejny wykład z cyklu Gdański Europa profesora Andrzeja Janusza-Itisa. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Gdańsk i Rosja. Zapraszamy. Ja również wszystkich witam serdecznie. Gdańsk i Rosja to specyficzny układ relacji. Gdybym miał to scharakteryzować jednym słowem, to bym powiedział, że niezwykle różnorodny. Gdyby trzeba było więcej słów, to bym powiedział czasem przypadkowy, a bardzo często zaznaczony konfliktami. Konfliktami nie między ludźmi, tylko między państwami. No ale zacznijmy od początku. Pokazuję mapę Polski i Rusi, bo tak trzeba to określić, bo to jest mapa z przełomu XIV-XV wieku. I pokazuję dlatego, żeby przypomnieć, że w tamtym czasie ośrodki władzy nad całą Rosją, oczywiście nie dzisiejszą, tylko właśnie nad tą Rusią, nad Rosją europejską, się zmieniały. Najstarszy taką matką grodów rosyjskich był Nowogród Wielki. W 862 roku już istniał, założony przez Rurykowiczów. Ruryk najprawdopodobniej Skandynaw. Zresztą nie dziwne, że potem te skandynawskie imiona się pojawiały. Oleg, Waldemar, czyli Włodzimierz i tak dalej. I on również z tego Nowogrodu założył, czy też opanował Kijów i Ruś Kijowską. Także na początku ta centrala, książę siedział w Nowogrodzie, ale potem przeniósł się, czy jego syn, jego rodzina do Kijowa, to było bliżej Bizancjum, które jeszcze ciągle odgrywało rolę. Trzeba pamiętać, że ogromne lądy, ogromne tereny dzisiejszej Rosji były wówczas pod władzą Tatarów, Złotej Ordy, i tam płacono lenno, trybut tym Mongołom. Ciekawa to była zależność, bo oni nie próbowali władzy politycznej narzucać, tylko wystarczały im opłaty. Oczywiście czasem urządzali łupieszcze wyprawy. Także najpierw był Nowogród, rządził całą Rusią, potem Kijów, potem znowu centrala na skutek rozdrobnienia feudalnego Rusi Kijowskiej wróciła na pewien czas, można tak powiedzieć, do Nowogrodu Wielkiego. Tam był z kolei osobliwy system, mianowicie można to porównać z republiką, mówi się nawet Republika Nowogrodzka. Najwyższą władzą był wiec i wiec postanawiał wszystko, wiec wybierał księcia, wiec mógł księcia usunąć. No ale do czasu pojawił się taki książę, którego wybrano, który się nazywał Aleksander Newski, i po kilku zwycięstwach, między innymi nad Szwedami, tenże Aleksander Newski, no można powiedzieć, że zapanował nad Rosją. Ale Nowogród dalej był ważny, tym bardziej, że był wielkim centrum handlowym związanym z Hanzą i zachodnią Europą. I do 1478 roku, ale po kolei. I z tym Nowogrodem Gdańsk miał już stosunki, i to jeszcze przed czasami krzyżackimi. Na przykład z roku 1294 zachował się dokument, w którym władze miasta Gdańska postanawiają, że w sporach związanych z handlem uprawianym tam w Nowgorodzie, Nowogrodzie Wielkim przez gdańszczan, apelacyjną instancją jest Rada w Lubece. No bo prawo było lubeckie, pochodziło z Lubeki. Dopiero
czasach krzyżackich Gdańsk zyskał, zmienił prawo na chełmińskie, czyli związane bardziej z Magdeburgiem, ale najbardziej z lokalnym centrami. Więc Nowogród, jak widać, już wtedy były stosunki, wobec tego rosyjscy kupcy też musieli tutaj przybywać. Ciekawą rzeczą jest, że z kolei w czasach hanzeatyckich, no tu pokazuję szlaki Hanzy, morskie szlaki handlowe, i Gdańsk w nich uczestniczył, i jest tam na prawo całkiem ten Nowogród Wielki. Pierwsze kontakty były na Gotlandii, w Wisby. Tam przybywali Rosjanie, tam przybywali kupcy stąd i z zachodu, i tam już dochodziło do kontraktów i do wymiany, ale również w samym Nowogrodzie. I ciekawe jest, że handlowano między innymi polskim suknem, bo my przyzwyczailiśmy się do tego, że sukno to na ogół sprowadzano z zachodu, na przykład angielskie sukna, czy sukna niderlandzkie, jakie czy były bardzo popularne i bardzo cenne. Natomiast rzadko myślimy o tym, że także w Polsce były ośrodki wytwarzające sukno, które, jak widać, trafiało do Nowogrodu Wielkiego. Stamtąd przywożono przede wszystkim skóry zwierząt futerkowych. No, pamiętamy balladę trzech budrysów Mickiewicza, który pisze, że syn ten pierwszy ma z Olgierdem, jeden z waszych biec musi za Olgierdem kurusi, i tam sobole ogony i srebrzyste zasłony, a u kupców tam dzięgi jak miodu. No czyli bogactwo Nowogrodu podkreśla, ale sobole ogony, futro sobole, futra z gronostajów, nawet wiewiórki polowali Rosjanie na nie po lasach, zastawiali pułapki, chwytali je i one szły na zachód. Tak samo produkty leśne, miód też był bardzo cenny. Oczywiście stąd sprowadzano i inne rzeczy, luksusowe różne towary. Jak ten Nowogród wyglądał, gdzie gdańszczanie, jak się okazuje, też byli? No przede wszystkim na mapce widzimy, że trzeba było popłynąć na Zatokę Fińską. Zatoką Fińską do ujścia Newy, krótki odcinek Newą pod prąd na jezioro Łagoda i potem Ładoga, i potem rzeką Wołchow do Nowogrodu, ale rzeka Wołchow stwarzała wielkie problemy, bo ma w pewnych miejscach przełomy skalne, tak zwane porochy, progi skalne. Wobec tego tam właśnie nad Newą czy na Ładodze trzeba było przeładowywać te towary z większych statków, jakie żeglowały po Bałtyku, na łodzie, które mogły płynąć pod prąd, a tam, gdzie były te progi skalne, można było po prostu wziąć je na barki i przenosić. Także położenie wydaje się niezbyt wygodne, niemniej jednak handel kwitnął. I widzimy tu również fragment planu, na dole taką czerwoną opaską murów jest Kreml. Kreml to zamek. W każdym wielkim, większym mieście był zamek, Kreml. My słyszymy dzisiaj tylko o Kremlu moskiewskim, ale nie tylko w Moskwie. Natomiast na drugim brzegu, prawym rzeki Wołchow, tam no, zaznaczyłem literą H miejsce, gdzie był kantor hanzeatycki. Nazywał się po prostu dworem świętego Piotra. Tam była też, oprócz cerkwi prawosławnej, był też kościół czy kaplica świętego Mikołaja katolicka. Jeszcze pokażmy obrazek Apolinarego Wasniecowa. Około 1908 roku targowisko w Nowogrodzie. Oczywiście jest to wizerunek nowszy,
ale taki stylizowany na stary, pokazujący całą atmosferę po drugiej stronie rzeki Kreml opasany murami, po tej stronie brama i miejsce handlu, gdzie widać kupców i klientów, ludzi zainteresowanych z różnych stron. Wozy przywożą też towary. Jest też taka ława, która pełni rolę banku. Słowo bank na przykład po niemiecku czy angielsku oznacza ławę. I bank pochodzi od ławy, bo pierwsze transakcje zaznaczano na ławach. No więc taka była ta atmosfera i tam też byli gdańszczanie w XIV-XV wieku. Ale w 1478 roku, kiedy rządził w Moskwie wielki książę Iwan Srogi, no niestety doszło do zajęcia zbrojnego Nowogrodu przez siły moskiewskie. Iwan Srogi no, uważany jest za no, powiedzmy pierwszego takiego władcę, który potrafił scalić to olbrzymie imperium. Także Rosjanie bardzo wysoko go cenią w historii. No, ale w przypadku Nowogrodu on po prostu zabrał, nawet nie tylko złupił Nowogród, chociaż pozwolił jeszcze na niektóre swobody, ale zabrał do Moskwy symbol swobód, dzwon, dzwon wiecowy, dzwon, który zwoływał mieszkańców właśnie na to posiedzenie, na wiec, na którym zapadały decyzje. I pokazuję tu też taki obrazek, którym właśnie Iwan na saniach przewozi ten dzwon do Moskwy. Jest też piękna legenda, że po drodze w górach wałdajskich ten dzwon zsunął się z sań i rozbił się na tysiące drobnych kawałków, które zamieniły się w dzwoneczki i te dzwoneczki ludzie pozbierali i legenda mówi, że jeszcze kiedyś uda się razem wszystkie zebrać i wtedy powstanie z nich na nowo dzwon, a Nowogród odzyska wolność. No, kiedy świętowano 1150-lecie Nowogrodu, wówczas taki mały dzwon o kształcie tamtego słynnego dzwonu wolności, dzwonu wiecowego, no to była taka pamiątka, którą rozdawano gościom. Iwan Srogi. Jeszcze tu warto powiedzieć, bo to rzadko zdajemy sobie tego sprawę. Nowogród miał też kontakty z Litwą, lądowe kontakty właśnie handlowe i kulturalne. I czasem były to napady Litwinów, ale od czasu Unii Polsko-Litewskiej już powstała potęga i dwa razy w historii książęta Nowogrodu zaprzysięgali wierność i lenno polskim władcom. Przede wszystkim za Kazimierza Jagiellończyka, ale niestety, kiedy Moskwa zagarnęła Nowogród, Polska była obowiązana tym traktatem lennym do obrony już wcześniej, ale były wtedy ważniejsze dla króla Kazimierza sprawy czesko-węgierskie, no też istotne. Nowogród jednak był trochę za daleko, a poza tym jego syn ożenił się z córką Iwana Srogiego. Ten syn to król późniejszy Aleksander Jagiellończyk. Pokazuje tutaj również tą księżniczkę. Ona była córką Iwana Srogiego i córki jakiegoś bizantyjskiego władcy, Zoe się nazywała. No podobno była niezwykle piękna. No ale co to ma wspólnego z Gdańskiem? Państwo mnie zapytają. W 1504 roku król Aleksander odwiedził Gdańsk. Odwiedził wraz z żoną. Ciekawą rzeczą było, że król mieszkał na ratuszu,
Natomiast królowa, no może na ratuszu byłoby niezbyt wygodnie, królowa otrzymała lokum w kamienicy Macieja Zimmermana na Długim Targu, dzisiejszy numer 17. Tam się zatrzymała księżniczka moskiewska, królowa Polski. Sejm się nie zgodził na jej koronację, bo ona była prawosławna. Nie wyrzekła się swojej wiary, ale zgodzono się, by używała tytułu królowej Polski. No zresztą po pewnym czasie zmarł Aleksander, ona się z nim opiekowała jeszcze w tej jego chorobie. Potem oczywiście ona zmarła w Wilnie i tam została pochowana. Także tutaj były kontakty, można powiedzieć, dynastyczne. Ale oczywiście w XVII wieku, kiedy Rzeczpospolita była u szczytu potęgi, to jest zakres panowania Rzeczpospolitej obojga, tak naprawdę trojga czy czworga narodów, w 1619 roku. I tu również zaznaczyłem na samej, u samej góry Nowogród Wielki, NW, po prawej na skraju jest Moskwa, u dołu w środku tej niebieskiej Ukrainy jest Kijów, no a tam daleko nad Morzem Bałtyckim po lewej jest Gdańsk. I stosunki były z Rosją, kupcy rosyjscy przybywali tutaj, nasi też tam czasem jeździli, ale Gdańsk się żywo też interesował wojnami, a tych nie brakowało. I przykładem takich wojen i zmagań polsko-rosyjskich w tym czasie jest Smoleńsk. Smoleńsk no, naprzód był, należał do Nowogrodu, potem był samodzielnym księstwem, potem w XIV wieku należał, znaczy był lennem powiedzmy Litwy, potem należał do Litwy. No potem od 1514 należał znowu do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, a w 1611 wojska polskiego odbiły i znowu należał do Rzeczpospolitej. Trudne to było należenie, utrzymanie tego władca i no co chwila Moskwa chciała odebrać. Tak Smoleńsk wygląda dzisiaj, to jest Kreml, czyli zamek moskiewski, ale przy okazji można powiedzieć, że mury otaczające Smoleńsk właśnie głównie XVI-XVII wieczne mają 6 metrów wysokości i 6,5 kilometra długości i w sumie jest 38 baszt. Przynajmniej tyle było, bo one nie są w całości zachowane. Jest też fragment, kiedy w 1611 Zygmunt III Waza zdobył Smoleńsk, to ponieważ wykorzystał słabość fortyfikacji od strony zachodu, to za polskich czasów dobudowano tam 5-bastionowy fort, który do dzisiaj nazywa się Królewską Fortalicją. No ale w 1633 roku, nawet 32, znowu wybuchła wojna o Smoleńsk i wojsko rosyjskie pod wodzą generała Michała Szejna otoczyło Smoleńsk i oblegało go, załogę smoleńską. No tu powiem tylko, że ten Szejn był przedtem przez pewien czas wojewodą chyba połockim w ramach Rzeczpospolitej. No ale sprzedał się Moskwie i oblegał Smoleńsk. Długo to trwało, ale Władysław IV wyprawił się w końcu. Udało się, Sejm uchwalił pieniądze na wojska i dosyć poważne siły polskie, chociaż nie tak liczne jak rosyjskie, zjawiły się pod Smoleńskiem. Trwało to kilka miesięcy. Król zastosował zachodnią taktykę. Przede wszystkim wprowadził piechotę do walki,
Poza tym atakował poszczególne elementy sił otaczających Smoleńsk, sił rosyjskich, i potem stawiał tam husarię, której się bano, a która uniemożliwiała jakieś kontrataki. I w ten sposób z czasem otoczył te siły oblegające, czyli oblegający stali się także sami oblężonymi. No i w końcu w 1634 roku Szein skapitulował. No, Christian Melich, nadworny malarz króla Władysława IV, namalował tą scenę, jak kapitulacja i leżą plackiem przed królem. Król jest konno, ci dowódcy, no i zaprzysięgają wstrzymanie w ogóle działań pokój. Tak Władysław IV ten Smoleńsk wyzwolił. No tu jest takie zbliżenie, także to się zawsze wiązało oczywiście z upokorzeniem, ale to wywołało w Gdańsku bardzo silną reakcję. Gdańsk się interesował. Na przykład Sebastian Dadler, wybitny medalista gdański, wybił medal, w którym no, ta scena właściwie jest podobna. Medal złoty, średnica 8 cm. 163 gramy ważył taki medal. Dzisiaj, gdyby go kupić, to kosztuje no, nawet powyżej 100 tysięcy złotych. I 8 takich medali to jest kilogram złota. Wspaniałe były te medale włoskie, gdańskie. Także gdański udział w tych sprawach też jest widoczny. No, Władysław IV był bardzo ceniony, nie tylko w Gdańsku, w całej Polsce. Zresztą zawadził także w swojej młodości o kraje zachodu i południa, zwłaszcza Włochy, ale był też w Niderlandach i malował go sam Rubens. I to jest obraz, no, który jest taką kopią obrazu Rubensa przedstawiającego Władysława IV na koniu. A po prawej stronie w 1617 roku, kiedy Władysław IV jeszcze nie był Władysławem IV, tylko Władysławem Królewiczem Władysławem, wyrzeźbił go w medalionie Abraham van den Blok na dworze Artusa w Nowym Portalu. Po jednej stronie jest Zygmunt III, po drugiej Władysław, jego syn. A warto przypomnieć, że wtedy, w 1610 roku, właśnie kiedy byli w obozie pod Smoleńskiem, poselstwo bojarów moskiewskich się zjawiło z prośbą, żeby Władysław Królewicz został carem Rosji. I używał tego tytułu do 1635 roku. Władzy faktycznej nie miał poza tym pierwszym okresem, bo jak wiadomo, Polska wtedy zdobyła Moskwę, ale załoga polska na Kremlu po 2 latach no, została zmuszona, wypędzona, co zresztą Rosja putinowska świętuje dzisiaj jako święto narodowe, że tych wstrętnych Polaków z Moskwy przegnano. Tak więc mamy na portalu dworu Artusa cara Rosji Władysława Wazę. No ale mówiłem o odsieczy Smoleńska, no to tu znowu pamiątką można uznać za pamiątkę fontannę Neptuna. Wprawdzie ona powstała bez związku z tymi sprawami. Była planowana od dawna, ale jest taka notatka. 26 marca 1634 roku ta fontanna po raz pierwszy wodą trysnęła dla uczczenia zwycięstwa i triumfu Władysława IV. No, to zwycięstwo i triumf to właśnie była odsiecz
Smoleńska. No przeskoczmy teraz do późniejszych trochę czasów i sięgnijmy do Piotra I, zwanego Wielkim, cara Rosji. My często mówimy i opowiadamy o wizytach królów polskich. No było ich bardzo dużo, a znacznie rzadziej o wizytach obcych władców, zwłaszcza tych najsłynniejszych, największych, a też parę można znaleźć, nie tyle co polskich królów, ale można i jest o czym opowiadać. No, Piotr Wielki w 1716 roku pojawił się w Gdańsku. Oczywiście stosunki były napięte, to były czasy wojny północnej, obce wojska szwedzkie, rosyjskie, saskie, no hulały tutaj po otoczeniu okolicy. Gdańsk się trzymał dzięki potędze swoich fortyfikacji, a czasem dzięki pieniądzom. No ale jak cesarz przyjechał, no oczywiście do miasta nie zgodzono się, żeby w mieście kwaterował, ale pod miastem nie było rady. Przyjechał z saniami w lutym, 29 lutego 1716, być może po skutej lodem Wiśle i w nowej, w gęsiej karczmie Ganskrug, tu napisane na tej mapce, wylądował i stanął kwaterą w sąsiednim Białym Dworku, tak się to dzisiaj nazywa, nie ma już tego dworu, została tylko nazwa Weißerhof i na tej mapce, zresztą mapce z 1908 roku pokazuje ten teren, bo wtedy jeszcze te obiekty istniały, chociaż jest już tutaj, to musi w budowie był most Sienicki, ale jeszcze działała przeprawa promowa przy gęsiej karczmie na przeróbkę, ale także dalsza droga do Królewca tędy prowadziła. Więc zatrzymał się tutaj. Miasto zarządziło okropne środki bezpieczeństwa, mimo, chociaż oczywiście wysłano delegację z przywitaniem i oddano nawet salut artyleryjski. Działa z tej strony na wałach. Oddały salwę, ale car się skrzywił, że zbyt cicho strzelają. No ale potem przeniósł się w parę dni później do karczmy Nadzieja. Nadzieja to po niemiecku Hoffnung. Ja tu pokazuję na dole plan Gdańska z 1809 roku. Natomiast u góry jest taki wycinek, fragment, gdzie jest brama Wyżynna, fosa, most przez fosę, napisane Krebsmark, to jest targ Krakowy, ale napis jest w złym miejscu, bo tam jest targ Sienny, wtedy zwany Końskim. Czerwono zaznaczono kunszt wodny, czyli taki stacje pomp wodociągów. Natomiast napisane nieco dalej, na prawdziwym targu Rakowym dzisiejszym, Hoffnung, czyli tam była karczma Nadzieja, pod Nadzieją, można by tak ją nazwać. No znowu dla Gdańska, dla miasta, to było wprawdzie poza wewnętrznymi fortyfikacjami, ale w granicach zewnętrznych fortyfikacji, a więc już na terenie zewnętrznej części miasta. Wobec tego postawiono, dano mu do dyspozycji 100 grenadierów jako tak zwaną corps de garde, ale chodziło o to, żeby dobrze pilnować jego i jego straży, bo przecież on też był z uzbrojonymi ludźmi tutaj. No, zdarzały się konflikty, nawet taki szczegół jest podawany, mianowicie król sam namawiał jednego ze swoich grenadierów, oficera nawet, żeby atakował grenadierów gdańskich. No i kiedy on to zrobił, został obity, poraniony i wrócił, powiedział, że no musiał się poddać, bo
został ranny, to wtedy car się wściekł i kazał go powiesić. No taki był ten car, zwłaszcza kiedy był podlany alkoholem. No ale tutaj mówimy o rzeczach przyjemniejszych. Przyjechał do Gdańska król polski August II, też charakterystyczne, stanął kwaterą normalnie w domach tych na Długim Targu 1-4 z pełnymi honorami. No i w kwietniu 19 car wyprawił w Gdańsku, ściślej na Nowych Ogrodach, w gospodzie pod Krzywą Lipą, wesele swojej bratanicy Katarzynie. Wydał ją za mąż za księcia niemieckiego Leopolda von Mecklenburg-Schwerin. No i działo się to, osobiście prowadził pannę młodą do ślubu w takiej izbie urządzonej na kaplicę, przerobionej na kaplicę grekokatolicką. Osobiście prowadził król August II Sas. No, prowadził ją przy huku armat, a po ślubie przeszli tam do tego wydłużonego takiego parceli, ogrodu ławnika Reinolda Kelmera, zaznaczyłem to jako RK. Widać też dwie fontanny tam były. No i tam dopiero odbyło się wesele, przy którym morze alkoholu płynęło. Oczywiście wiemy, że obowiązywał pakt polsko-rosyjski zawarty między Piotrem Wielkim a Augustem Mocnym. Pakt przygotowywano w ten sposób, że jak się spotkali w 1700 chyba pierwszym roku, nie później, w każdym razie jak się spotkali, to najpierw 3 dni była pijatyka, dopiero potem jak wszyscy wytrzeźwieli, to podpisano ten pakt. Takie to były postacie na tronach ówczesnych. No tu na tej planiku, bo to jest plan wodociągów z 1717 roku, a więc z tego czasu, widać także tą gospodę Nadzieja całkiem po prawej. Zaznaczyłem ją literą N, a tą Krzywą Lipę KL. Tak się to tu odbywało. A potem 29 kwietnia cechy maszerowały na Długim Targu przed kwaterą króla Augusta II, który zaprosił Piotra, żeby tam był w tym czasie. I były tańce, jak zwykle, tych na przykład kuśnierzy, taniec murzyński, można powiedzieć. I były różne inne, między innymi zawody we wspinaczce na namydlony słup. I jak chce opowieść o Piotrze Wielkim, założył się z Augustem II, że jeden, bo tam różni próbowali, młodzi i starzy, wszyscy po pewnym czasie się ześlizgiwali z tego słupa, ale był niezwykle uparty człowiek, stary czeladnik ciesielski, 62-letni, który próbował. W końcu założył się August z Piotrem Wielkim o 2 beczki złota. Piotr powiedział, on nie wejdzie, a August, że wejdzie. I ten wszedł, a na szczycie oczywiście było przygotowane ubranie, jakiś tam woreczek z pieniędzmi, a jeszcze jak zszedł na dół, to go czekały dodatkowe nagrody. Także przegrał car zakład, musiał zapłacić królowi 2 beczki złota i potem ze złości przeprowadził się znowu do gęsiej karczmy, gdy jeszcze siedział do 11 maja i w końcu pojechał do Królewca i do Rosji. Także taka była wizyta. Był drugi raz, ale krótko w następnym roku już do Gdańska nie wjeżdżał. No tu jeszcze warto przypomnieć, że za cara Piotra Wielkiego
ustanowiono przedstawicielstwo Rosji w Gdańsku, czyli tak jakby konsulat, to się inaczej nazywało, agenci, rezydenci, dopiero potem konsulowie. I najpierw to była gospoda pod trzema niedźwiedziami. To kupił taki Gotowcow, który zresztą zaraz potem został uwięziony za zdradę i odesłany do Moskwy, ale potem byli inni, także od Łęczyckiego, Polaka, który był w 1717 takim pierwszym przedstawicielem, aż po, do roku 1940, przed wojną rosyjsko-niemiecką, było tu 31 przedstawicieli. Od 1768 roku mieli już pałac, tak rozbudowali tą siedzibę. Pokazuję u góry widok, fotografię, na dole litografię z 1843 roku. Ten obiekt przetrwał do ostatniej wojny, zniszczony w marcu 1945 roku. Taka ironia historii, zniszczony przez Rosjan. Tam była także kaplica prawosławna. No to jest przykład, to są ci rezydenci do rozbiorów Polski. Między innymi Jerzy Erdman, przyjaciel Bacha. Nazywano to rosyjskim pałacem. No kiedy już zmarł Piotr Wielki, później wybuchła wojna o sukcesję, mianowicie Polacy, szlachta wybrała Stanisława Leszczyńskiego na króla, ale magnaci wybrali Augusta III, jego syna tamtego poprzedniego. Wojna od Lasa do Sasa i wojska rosyjskie w 1734 roku przez wiele miesięcy oblegały Gdańsk. No i w czasie tego oblężenia, w nocy z 8 na 9 maja 1734 roku, doszło do szturmu Rosjan na Górę Gradową, tam od tyłu. No to jest stroma pochyłość, głębokie fosy i dowódcy rosyjscy słali jedną falę żołnierzy po drugiej. Tamci padali, zabici, nowi, taką bardzo prymitywną metodą, dopóki jest mięso armatnie, no, zalejemy ich liczbą. Nie udało się, bo miasto się broniło, przede wszystkim artyleria i bardzo efektywnie. I straty Rosjan wyniosły 4000 ludzi. Jeden atak, 4000 ofiar. Oczywiście pogrzebano ich tam w wykopanym dole głębokim. Potem szybko zapomniano, gdzie jest. Nazywano to jest miejsce ruskiego grobu. Ruski grób powstał. No, Rosjanie ginęli może nie tak licznie. W kolejnym oblężeniu, dla odmiany to było oblężenie Prusaków w Gdańsku przez wojska napoleońskie, a Rosjanie wspomagali Prusaków i tam gdzieś przez Mierzeję atakowali, ale wiele nie zdziałali, chociaż oczywiście napoleońskie wojska zajęły Gdańsk. O wiele gorzej było pod koniec panowania Napoleona w 1813 roku. Oblężenie rosyjskie też trwało bardzo długo, prawie cały rok, i przyniosło ogromne straty miastu. Tutaj pokazuję pożar z Pichlerzy. W końcu Gdańsk musiał się poddać w 1814. Wróciło panowanie pruskie, więc tutaj było już sporo ofiar, ale tak drastycznej hekatomby jak
tego w tym czasie Leszczyńskiego nie było, bo dowództwo było już znacznie mądrzejsze. Ale były oczywiście inne stosunki. Tu mam trzeci dwór na Polankach. W 1780 latach zakupił go Henryk Floris Schopenhauer i ożenił się z Joanną Trozinerówną. Tam spędzali lato. Także potem, kiedy już urodził się przyszły wielki filozof Arthur Schopenhauer, ale we wspomnieniach Joanny można przeczytać, że był staw, a na tym stawie urocza mała gondola sprowadzona przez jej męża z Astrachania. Nie, przepraszam, z Archangielska, źle tu napisałem, z Archangielska na północy, czyli był także handel przedmiotami luksusowymi. Można było coś ładnego także z Rosji sprowadzić. Były także stosunki naukowe. Na przykład ojciec i syn, Jan Reinhold i Jan Jerzy Forsterowie, ojciec, syn burmistrza Tczewa, pochodzenia szkocko-polsko-niemieckiego, syn Jan Jerzy, urodzony w Mokrym Dworze pod Gdańskiem i zapisany w księgach parafii świętego Piotra w Gdańsku. Kiedy syn miał 11 lat, to był 1765 rok, ojciec, który był nie tylko pastorem, ale był zamiłowanym przyrodnikiem, przyjął propozycję carycy Katarzyny i razem z tym chłopcem pojechał na Dolną Wołgę badać stosunki, zwyczaje, sztukę ludową, tak samo osiedleńców niemieckich zresztą, zresztą bardzo często mennonitów nad Dolną Wołgą. No i rezultaty były bogate, sprawozdanie poszło do carycy, ale ojciec Forster był uczciwy i napisał, że mu się nie podoba, jak tamtejsi carscy urzędnicy traktują tych osiedleńców. I wobec tego nie dostał ani grosza. Musiał sprzedawać książki, żeby żyć. W końcu wyjechał do Francji, gdzie jak wiadomo już ze 17-18-letnim synem wziął udział w drugiej ekspedycji Cooka dookoła świata. Był jeszcze jeden taki przyrodnik, geograf, nazwał się Daniel Gottlieb Meissner, który, mam tutaj daty, są wypisane, badał z polecenia Piotra Wielkiego zresztą, bo przeniósł się do Petersburga, badał Syberię, badał pod kątem geografii, przyrody, etnografii, bardzo wszechstronnie. I jego dorobek to jest pięciotomowe dzieło o jego wyprawie. Tam wyliczyłem, ile odkrył, opisał minerałów i jakichś roślin i zwierząt, kręgowców. Tak samo w tych jego relacjach pisze bardzo dużo o jakichś tajemniczych nagrobkach. Tutaj pokazuję, jak one wyglądają, bo część z nich się zachowała do dzisiaj. Również pokazano mu, przyniesiono kieł mamuta wykopany z ziemi. Dlatego pokazuję tutaj, jakie rozmiary ma taki kieł mamuta. Proszę Państwa, no inne kontakty. Andreas Schlüter, Andrzej Schlüter, wielki rzeźbiarz europejskiego baroku i architekt, który urodził się w Gdańsku. Tu mamy jego pierwsze dzieła. Natomiast jego ostatnie dzieła są w Petersburgu. Pokazuję tutaj po lewej u dołu Pałac Letni Piotra I. Właśnie ostatnie w życiu dzieło Schlütera, który tam umarł. Pokazuję też wcześniejsze dzieło, bo on był projektantem. Komnata bursztynowa, bursztynowa komnata wykonana przez artystów
gdańskich i królewieckich, ale projekt najprawdopodobniej Andrzeja Schlütera. A po lewej u góry ciekawostka, w Petersburgu jest pałac Szeremietiewów i na bramie jest taki herb, herb Szeremietiewów, w którym jest herb Gdańska, dwa krzyże w słup, jeden w drugim, ale z koroną carską góry. Ten herb Szeremietiew dostał od cara w 1706 roku, podobno żeby podkreślić jego pruskie pochodzenie, jego przodków. No dzisiaj w Rosji są inne skarby traktowane niestety jako łup wojenny. Nie sposób się do tego dobrać. Pokazuje na przykład Wöchentliche Zeitung, ta stronica po lewej, pierwsza w Polsce gazeta, to był tygodnik, który wychodził przez 2 lata regularnie co tydzień w Gdańsku, a po prawej prawdopodobnie w Rosji, bo zaginęło i nigdzie indziej nie ma potem śladu, tak zwany termometr Fahrenheita ze zbiorów Giełdzińskiego, którego powiększoną kopię możemy oglądać w tym w stacyjce meteorologicznej na Długim Targu. Proszę Państwa, te wszystkie oblężenia i ofiary zostały uczczone w 1898 roku przez władze carskie, które na własny koszt wystawiły na przeciwskarpie tej góry gradowej, niedaleko tego grobu ruskiego, pomnik z fińskiego granitu z taką mozaiką przedstawiającą świętego Jerzego i z napisem żołnierzom rosyjskim poległym w oblężeniach i wyliczone te 3 oblężenia. Rosjanie ginęli także w czasie pierwszej wojny, zwłaszcza w obozach jenieckich, bo był obóz na przeróbce, były ciężkie bardzo warunki, były choroby, zaraza jakaś tyfusu, dużo ich zmarło. I wobec tego w 1929, kiedy było około 2000 rosyjskich obywateli wolnego miasta Gdańska, wystawiono im taki pomnik na cmentarzu garnizonowym. No była potem spory o treść napisu, ale to już nie jest istotne. No mamy także pomnik związany z ostatnią wojną żołnierzy sowieckich 2088 gwiazd. Po drodze tam przy ulicy Ignacego Giełguda, nie Antoniego, jak uparcie stoi na tabliczce, tylko Ignacy, bo to był ten dowódca, który zdobywał Gdańsk w czasach napoleońskich. To przypomina oczywiście ostatnią wojnę, zniszczenie miasta 27 marca, wkraczanie do Śródmieścia, pożary. 28, już po wkroczeniu, pali się hotel po lewej, kamieniczka, przepraszam, i bardzo podejrzana jest jasność w bramie, we wejściu do kościoła. Nie było elektryczności, proszę pamiętać, więc ta jasność to jest płomień. Zresztą troszeczkę później, czy z tego samego dnia, zdjęcie pokazuje płonący już kościół, dym z dachu, dym z tej wieżyczki, które ciągle jeszcze nie odbudowano w dawnym, smukłym kształcie. No, tak Gdańsk wyglądał. Mapa zniszczeń, czerwono zaznaczone, zniszczone obiekty, czarno te, które przetrwały. Długa. Powiem wyraźnie, żeby to było jasne, około połowa tych zniszczeń była na skutek działań wojennych, a druga połowa, tak to oceniam, a widziałem to bardzo dawno, na skutek podpaleń późniejszych. Oczywiście
część tych wypalonych fasad runęła później podczas wichrów jesiennych. Tak dzisiaj to miejsce wygląda. Odbudowaliśmy Gdańsk, jak nasz przyjaciel Stanisław Michal mówił, piękniejszy niż kiedykolwiek. Niewątpliwie jest piękny dzisiaj. Drodzy Państwo, tu pokazuję to zdjęcie z końca grudnia albo z początku stycznia 1945 roku, bo tak właśnie widziałem Gdańsk, kiedy wtedy na krótko przyjechałem tutaj, dokładnie w grudniu 1945 roku. Tutaj już jest to nawet uprzątnięte, no bo przecież od marca upłynęło sporo. Gruzy zostały uprzątnięte z samej ulicy. I tak jak powiedziałem, w czasie sztormów wiele fasad runęło. Ale widok jest dalej przejmujący, chociaż spod tego śniegu błyszczało złoto. To miasto nawet po śmierci było piękne i bogate. Dziękuję.